Zgoda kiedyś to była tu, ta strona, według nas, nie? To już były domy, to była Klara. Tam dali domy, nie? Na to. A to wyżej była Kolowska druga. Natomiast to był Hugoberg, już się praktycznie liczył Hugoberg tam wtedy. No, bo tam, no, tam już jest tak. To się podało na Hugoberg. No. Za mojej młodości to na Hugobergu nie było ani jednego domku. Oprócz tego starego domku, co tam stoi, jak z Kolowski drugi tam już widzisz. Tam jest taki stary domek. No wiem, Kaj. To jedyny domek, co tam stoi. No. A my mogli jechać na Hugobergu, na sunkach albo na nartach aż do Kaliny. Nic nie było. Super. Nie, aż do Kaliny się jało, no pan zaczęli budować. Do Kaliny aż? No, aż do Kaliny do stawu. Jak my by tak teraz mieli, nie? Z tym, że to byłoby... By w góry nie musieli na narty jeździć. Łagodne, nie? Ale się zajało. Ale się zjechało. Tu mniej więcej stał taki budynek mieszkalny. Potem były takie ogródki, gdzie w mniej więcej się zaczynała ta hołda. Ta hołda była aż tam do tych domów, za tą stacją, jak się na Klara wyjeżdżało. I z tej hołdy na tym drugą było boisko górnika. Tych hołdy myśmy likwidowali. Za tym boiskiem były koszary, nie wiem czy wiecie, wojskowe. Koszary wojskowe na pewno nie wykopane, jak ten gaz jest tam na te domy. No. To są pobudowane. No. To były koszary. Na dół tam. No wiem. A to była... ogródki są, nie? Domy, no ale później są ogródki. A to nie wiem jak tam dalej. Tu była stacja benzynowa. Na samym zakręcie stał budynek, który mój ojciec zgodził, że to jest Colant, to znaczy się urząd celny. Potem stała budka od szaflika i takie były ogródki i budyneczek taki i tu już potem było płot i boisko. I my tu zawsze lasieli pasie na te boisko. Taki sławetny mecz był, to był towarzyski mecz Ruch z Górnikiem. Był wynik 3-3, to był straszny sukces do Górnika jako trzecioligowa drużyna, nie? Tutaj właśnie, gdzie teraz się mieszka ta szkoła, wasze dziadki mieli pole. Mógłby nam coś tam powiedzieć bliżej o tym? Jako mały chłopak to z tym starzykiem moim, że kto jeździł na te pole. W takim polskim miał taki malutki wozyk. No i tyle mogę powiedzieć, no nie wiem teraz dokładnie, czy to było tu, czy tu, ale gdzieś tu, w tym rejonie, nie? Tu był taki wapieniok, tak się nazywa, taki basen, co się wopno gasi. Wiecie, że wopno trzeba gasić, wiem. Nie? No, bo jest potem gaszony, palony, to jest tam... No, inaczej nie namurujesz nic. No. Bo ten to poli ręce jak przy robocie czy coś. To były takie czasy, że wtedy się pola miało. Z tym, że nie wiem teraz, czy to pole było nasze, czy to było wynajęte, nie? Panie Henryku, mieliśmy takie informacje, że tutaj kiedyś stała filia obozu koncentracyjnego Auschwitz. Czy to jest prawda? Oczywiście. W 1943 roku ta fila zrobili, bo nie było ludzi do pracy i tu było pierwsze, to było 180 Żydów. Mieszkało tu, były baraki takie drzewiane, których ja już nie pamiętam, bo byłem za młody na to, żeby pamiętać. I ci ludzie pracowali na tym, ale że ze względu na to, że jeszcze było mało pracy, to przywozili z Oświęcima, zrobili tu filia. Po prostu ci ludzie tu byli, pracowali i do końca wojny. Po wojnie przez chwilę ten obóz był zamknięty, bodajże marzec, kwiecień i za jakieś 3 tygodnie zrobili z tego obóz, no jakby to nazwać, komunistyczny, nie? Pracy jakoś, to było przymusowej, to się tak nazywało, pracy przymusowej. No i tu byli aż do listopada ludzie, niby to się nazywało, że to są ludzie, którzy są kolaborantami, ale nie rozumiałem jednej rzeczy, jak w Armii Krajowej z Polski czystej byli kolaboranci, nie? Z Niemcami. Także to jest troszkę takie niejasne. No i tu dość dużo ludzi poginęło. Udokumentowanych jest bodajże 1855 zgonów, które zostały te dokumenty znajdzione, były te dokumenty, nie? A prawdopodobnie to było około 2800, ale tego to nie jest udokumentowane. Chowane byli te ludzie na tych cmentarzach, na Śmietowicach. Na Zgodzie? Na Zgodzie, ja? Na Zgodzie, na Miance. I tu jest cmentarz, chyba tam... Wiemy, Kaj, kiedyś stary kościół był. To tam jest cały pod tym płotem, no to już jest taki pomniczek zrobiony, to mniejszość niemiecka zrobiła i to tam byli też chowani, nie? Wodzili ich na chórach, na takich boleczach, nie? Gnał tu, jak stoimy. Murowano baraka, to był pierwszy hotel. Aha. Jak pierwszy poruch ludzi tu mieszkało. No ale później to się... No. No i te, a ta brama była przesunięta, jak tam może te wyjść takie. Ja no widzę. Była tam przesunięto, były dwa bunkry betonowe. Aha. Takie do strzelania. To ja pamiętam, nie? Bo no ja wiem o co po tym te bunkry się straciły, już nie pamiętam kiedy. Mhm. Ta brama była rozbierana, niewiele brakowało, aby się straciła całkiem. Te ogródki powstały po to, żeby po prostu żeby nie było tu nic, nie? No. I ci ludzie, którzy przeżyli i szli do domu, musieli podpisać takie oświadczenie, że pod karą bodajże 15 lat więzienia nie będą nigdy i nikomu mówić, co tu żeśmy. Tak to było, wiesz? Mieli zabronione mówić wszystkim. Musieli się zobowiązać, nie? Że jak nie, to 15 lat więzienia ich czeka, nie? I żeby nie wolno tego było mówić. No dużo. No ma erotyku tej, że on nie wie co jak, a to nasza szkoła nie wie co tu jest więcej o nim. Dobra, to my się dostaniemy. Teraz my są przy miejscu zamieszkania Marii Dulcisy Mehoffman. Co nam pan powie o Słudze Bożej? Urodziła się w 1910 roku. I od samej młodości praktycznie była bardzo chorowita. No i wszystkie te swoje, jakby to powiedzieć, choroby poświęcała za innych. W wieku 15 lat chciała iść do klasztoru, ale to było teraz za wczas. I potem, mając 18 lat, to była w klasztorze, nie wiem, bodajże w Raciborzu. I mimo tych wszystkich chorób, mimo tego wszystkiego doczekała się tych święceń. Ale za długo nie żyła, bo zmarła w wieku praktycznie 26 lat. Nie? Tu była jeszcze jedna siostra Dulcisima, właśnie w tym żłobku na Zgodzie, która wychowała nas 3 pokolenia, jako doktorka, jako pielęgniarka, jako wszystko. Z tym, że to była inna, nie? Później ona już też nie żyła, ona gdzieś w Braci Boży zmarła. No, ale to jedno tak woli tego samego imienia, nie? Tam na tych chodzi. Tu była droga naklana za tą wodą. A taką ścieżką, nie? Taką. Żoną fury jeździły, ma te sechtówki mieli. Ale potem zaczęli te wypersypać, to przesuwali ta droga, nie? Tak my te nerwowe, co są, nad nimi szła ta druga. No, a my tam tak kopany mieli dziad, my do tego dali na Engelandka, na słonku. I właśnie no tutaj wiedzieli no tutaj ponoć był ten bunkier, nie? Te drzwi były tak, czy było inne? Nie, to inaczej to było. Inaczej? To już jest przerobione. Ale to jest jedno z wyjść do tych bunkrów. One były pod wodą i były połączone ze sobą, a w środku był taki domek. I on ten domek był do góry, on został skasowany, a te przejścia były w ten sposób zrobione, że się stykały, że każdy mógł wyszło iść. Nie wiem kto to budował, czy to było niemieckie, czy to polskie, nie wiem kończy. Tego nie. Na razie jeszcze pamiętam te wyjście. Ale pan tu chyba wchodził, nie? Tam ofem szło wejść, nie? Nie, bo to no, kolegi ojciec nas to nie puścił. Aha. Był taki magazynek, taki się coś nie. A tam my chodzili do tych na Toszycki, nie? Wszystkim graby, nie? To tam szło dość daleko dojść, a z tego tam jak Lidl jest, był jeden, no. Tu jeszcze w ta strona były dwa. Także stąd licząc, raz, dwa, 4 do Lidla, potem za Lidlem agestacja był 5, tu był 6, gdzieś jeszcze był 7. Z tym, że wszystkich już nie pamiętam. Jesteśmy w miejscu, gdzie pan mieszkał. Co by pan mógł powiedzieć na ten temat? No to, że to zawsze będzie ciągło mnie do tego miasta, bo mimo wszystko, choć już nie mieszka tyle lat, to zawsze mnie to ciągnie, bo tu się w końcu urodził. w tych oknach, co tam widać na tym pierwszym piętrze. Moja siostra się tu urodziła, ja się urodził w domu, siostra się urodziła w domu, kiedy się rodzili dzieci w domu, nie? No, była taką położną, się nazywała Matura, ona nas wszystkich na świat przyprowadziła. No. Tu mieszkali ludzie praktycznie sami pracownicy Zgody, bo kiedyś to jak się pracowało, to się przychodziło, ojciec robił, dziadek robił, nie? I tak w Kodorze też było. No i tu chodzili do roboty normalnie w Arbeitenzugach, tu się mieli w dumach do roboty, szło przynoszą coś tego, nie? Tak, że trochę inaczej czasy były, nie? Jeszcze zachowców takich, już takich, to my tu się zrobili w swoim zakresie, jak ta ławka jest piaskownica i my tu skokali w dal, trójskok i zwyż. Ale to wszystko była nasza inicjatywa, nie? Że tam ktoś kozał, nie? Po prostu takie zamiłowanie troszkę inne niż w tej chwili, nie? Nie ma, wtedy nie było ani komputerów, ani nic, nie? Także to trochę inaczej czasy były. Tu była taka ławka, gruszka tam była, to wystarczyło, że jeden się siedmiał, przyszło drugi, nie? No to co, posiedzimy, pogodzimy, jakoś tak bez problemu. Czasem ktoś miał jakaś gitara, pośpiewało się, nie? Także to trochę inaczej było, nie? Byli też, różne ludzie się zdarzają, bo to różnie w społeczeństwie są ludzie, nie? Jedni się wadzi, się lubią wadzić, jedni nie, no ale ogólnie było dużo lepiej, jeżeli chodzi o stosunki międzyludzkie, nie? Także tak jak godów o tym chlebie, że jak dziecko było chore, raczej głodne, to mógł lecieć do praktycznie do każdego mieszkania i dostał zawsze chleba. Mamy nie mają, mógł chodź sam i koniec bez gotki. No to bardzo fajnie. No, to było inaczej.